Czy Katarzynie Pastuszce Chorobotowicz powinien zostać wygaszony mandat radnej? Kolejna rocznica uchwalenia konstytucji Nihilnowi na Radomian czeka piknik historyczny. Tłumy na 14. Pionkowskich Targach Pracy. W tym tygodniu do naszej redakcji trafił list od nieznanego autora, który poinformował, że Katarzyna Pastuszka-Chrobotowicz, przewodnicząca Klubu Radnych Bezpartyjni, została udziałowcem w spółce Radomskie Hale Mięsne, która to funkcjonuje na terenie należącym do gminy miasta Radomia. Konkretnie chodzi tu o dzierżawę miejskiego terenu. Jednocześnie autor listu zapytał, czy w związku z całą sprawą radna Pastuszka-Chrobotowicz powinna nadal sprawować swój mandat, skoro i tu, cytat, funkcjonuje bezwzględny zakaz prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy przez radnych. Sama zainteresowana, czyli radna Katarzyna Pastuszka-Chrobotowicz, która była gościem programu Kontrast Plus, poinformowała, że w spadku przejęła udziały w sumie dwóch spółek. Jednak nie ma to wpływu na sprawowanie przez nią mandatu radnej. Główna interpretacja jak gdyby dotycząca właśnie tej sytuacji jest to ustawa o samorządzie gminnym, artykuł 24, który konkretnie określa, w jakich przypadkach radny powinien się zrzec mandatu. Panie redaktorze, są to przede wszystkim wyszczególnione te przesłanki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej na własny rachunek bądź z kimś, a także zarządzanie danym przedsiębiorstwem, daną firmą. Jednocześnie radna Katarzyna Pastuszka-Chrobotowicz dodaje, że w jej przypadku obie te przesłanki nie występują, a całą sprawę uważa za działania polityczne. Ja nie będę ukrywać, o tym też już gdzieś wcześniej mówiłam, że ja jeszcze przed objęciem spadku po zmarłym tacie prosiłam o opinię prawną jednego z radców prawnych. Takie opinie w tej chwili mam już w zasadzie dwie. Z obu tych opinii wynika jednoznacznie, że nie złamałam zapisów ustawy o samorządzie gminnym i taki mandat mogę sprawować. Z kolei Marta Michalska-Wilk, radna Platformy Obywatelskiej, uważa, że cała sprawa powinna zostać przeanalizowana. Ja uważam, że sprawa przejęcia udziałów przez panią radną Pastuszkę-Chrobotowicz w Radomskich Halach Mięsnych, w spółce, która de facto prowadzi działalność gospodarczą na majątku gminy, bez wątpienia należy wyjaśnić. Ta sprawa zastanawia nie tylko nas jako radnych, ale także Radomian. I dlatego na najbliższej sesji Rady Miejskiej radni Platformy Obywatelskiej będą pytali o kluczowe kwestie dla tej sprawy. A najbliższą sesję Rady Miejskiej w Radomiu zaplanowano na poniedziałek, 28 maja. 30 maja przypada 513. rocznica uchwalenia w Radomiu Konstytucji Nihilnowi. Z tej okazji w niedzielę 27 maja na skwerze Unii Radomsko-Wileńskiej zostanie zorganizowany piknik historyczny. Odbędą się przede wszystkim konkursy historyczne, prelekcja będzie przypominająca historię, wygłosi ją dr Łukasz Zaborowski i będą oprócz tego prezentacje grup rekonstrukcyjnych. Będą dwie reprezentacje dwóch chorągwi rycerstwa, będą bractwa kurkowe, będzie grupa rekonstrukcyjna z Piotrówki. Będzie bardzo atrakcyjny program. No i na zakończenie oczywiście salwy z naszych dwóch wielkich armat. W organizację pikniku włączyli się także uczniowie szkół ZDZ w Radomiu. Jako radomianie uważam, że wszyscy powinniśmy się włączać w takie działania, które mają za zadanie przypominać fakty historyczne. I myślę, że ta inicjatywa naszego stowarzyszenia jest bardzo cenna. Dlatego powtarzam tutaj słowa prezesa, że zapraszamy wszystkich Radomian do tego, żeby włączali się w upamiętnienie historii, a jednocześnie też spędzili miło czas razem z nami. Oczywiście moje szkoły imieniem 72. Pułku Piechoty w Radomiu będą się włączać również w przygotowanie tego pikniku. Początek imprezy o godzinie 15. W czwartek w Miejskiej Hali Sportowej w Pionkach odbyła się kolejna edycja Targów Pracy. Oferty zatrudnienia złożyło 63 lokalnych, jak i ogólnopolskich pracodawców. Mamy zgromadzonych ponad 1300 ofert bardzo różnorodnych. Myślę, że są to oferty pracy dla każdego. Każdy
może znaleźć coś dla siebie. To są branże bardzo różnorodne, począwszy od branży medycznej, opiekuńczej, poprzez branżę drzewną, metalową, poprzez kierowców, a więc transport i logistykę. Naprawdę, jeśli chodzi o te oferty, są one bardzo, bardzo różnorodne. W trakcie targów porad udzielali pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwowej Inspekcji Pracy. Oprócz tego były udzielane porady na temat rozmów kwalifikacyjnych oraz pracy za granicą. To jest najlepsza forma pośrednictwa pracy, bo ona umożliwia spotkanie dwóch stron, czyli pracodawcy i potencjalnego pracobiorcy. Umożliwia bezpośrednią rozmowę, wymianę poglądów. Czasami jak trzeba, to uzupełniamy tym ludziom kwalifikacje po to, żeby spełnili wymagania pracodawcy i żeby ten cały proces zakończył się umową o pracę. Organizatorami targów pracy byli Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, filia w Pionkach, oraz Centrum Edukacji i Pracy OHP w Radomiu. Aleja minionych czasów, serce Paryża. To tutaj na ostatnim piętrze starej kamienicy mieszka elegancka i bardzo osobliwa Mademoiselle Loiseau. W tej samej kamienicy piętro niżej mieszka 9-letnia Izabela, dziewczynka tak zwyczajna, że aż niewidzialna. Tak, nikt jej nie dostrzega, nikt z nią nie rozmawia, nie chce z nią bawić. Pewnego dnia po powrocie ze szkoły Izabela naciska przez pomyłkę zły guzik windy i po chwili staje przed drzwiami mieszkania panny Loiseau. Ja wiem, że Państwo nie tego oczekujecie, nie oczekujecie czytania tekstu okładkowego. Problem w tym, że o tej książce naprawdę ciężko powiedzieć cokolwiek więcej. Jest to bowiem tytuł, który zrywa z wszelkimi schematami i kanonami w literaturze, który zrywa z jakąkolwiek ciągłością fabuły, logicznością akcji, jakimkolwiek wyjaśnianiem czegokolwiek. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że motywy, wszelkie motywy, które są wprowadzane, nawet te symboliczne, są w jakiś sposób wyjaśniane, natomiast tutaj nie wyjaśnia się nic od samego początku do samego końca. Jest tylko bardzo ekscentryczna Mademoiselle Loiseau, która właściwie nie wiadomo, czy jest realną postacią, czy kimś z jakichś sennych majaków. Jest dziewczynka, jak Państwo przed chwilą usłyszeliście, właściwie tak bardzo niewyraźna, że aż niewidzialna. No i jest przedziwna przyjaźń. Jest Paryż, jest klimat Paryża. I jeżeli można cokolwiek o tej książce powiedzieć, to, że chyba ona operuje klimatem, bo na pewno nie fabułą i na pewno nie jakąkolwiek logicznością. Ja myślę, że tutaj troszkę Lewis Carroll i Alicja w Krainie Czarów puszcza oczko za tej książki, ale też nie do końca, bo nie można tego wyjaśnić ani literaturą absurdu, ani pornonsensem. To nawet nie jest też ten kod literacki. No właśnie, co to jest? Książka, która opiera się na klimacie, która opiera się także na klimacie samych ilustracji. Myślę, że tutaj też dostrzegą Państwo kolejne oczko, mianowicie Toulouse Lautrec. Też pięknie nam tutaj do tej książki tymi ilustracjami się wkomponował. Mało tego, książka jest naprawdę swoistym fenomenem. Można ją wypożyczyć, co prawda, w wypożyczalni dla dzieci, ale jestem przekonana, że ma uniwersalnego czytelnika. W ten klimat Paryża wtapiamy się, wchodzimy, nie rozumiemy niczego od samego początku do samego końca, ale to nas tak pochłania, że proszę mi wierzyć, pochłonie i pięciolatka, i osobę dorosłą. Myślę, że warto odbyć to osobliwe spotkanie z naprawdę osobliwą Mademoiselle Loiseau. Zapraszam do lektury. Mamy dla Państwa zaproszenie do obejrzenia programu sportu Walki Fighters. Tym razem gościem Mariusza Serafina i Ewy Brodnickiej jest Mateusz Borek. Telewizyjna premiera programu o godzinie 17:45. Restauracja La Spezia. Świetna lokalizacja, nowoczesne wnętrza i różnorodne menu.
Serwujemy pyszne dania z grilla. Steki wołowe, kurczak, sery, do tego znakomite dodatki i sosy. Kuchnię włoską, makarony, przystawki, ponad 30 rodzajów pizzy. Polecamy burgery z soczystej, pysznej wołowiny. A dla najmłodszych mamy specjalne menu i kącik zabaw. Organizujemy catering, imprezy okolicznościowe, posiadamy prywatny VIP room z tarasem. Restauracja La Specja, ulica Sandomierska 1. Zdrowo i ze smakiem. Inwestor osiedla Leśniczówka zaprasza w każdy piątek od godziny 9 do 15 na dni otwarte na budowie. Osiedle Leśniczówka to miejsce idealne dla Ciebie i Twoich bliskich. Wysoka jakość, przestronne wnętrza z tarasami lub balkonami oraz darmowymi komórkami lokatorskimi. Pozwól nam spełnić swoje marzenie. Pozwól nam spełnić Twoje marzenia. Uwaga! Wybrane mieszkania objęte są bardzo atrakcyjną promocją. Więcej informacji na www.osiedleleśniczówka.pl. W sobotę w Radomiu na zmianę słońce i chmury. Synoptycy ostrzegają jednak przed gwałtownymi burzami na termometrach do 25 stopni. W niedzielę podobna aura, wciąż możliwe burze. Termometry wskażą 26 stopni, na barometrach 1023 hektopaskale. W poniedziałek dużo słońca, będzie też nieco cieplej, do 27 stopni, ciśnienie w górę.